Moje drogie panie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę swoje ulubione kosmetyki, z czego korzystam, co u mnie się sprawdza. No i korzystam z tego tak naprawdę prawie codziennie. Więc jestem pewna, że znajdziecie także coś ciekawego dla siebie. Ja się nazywam Violetta Tymul i witam panie bardzo serdecznie, które ponownie oglądają mój kanał. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to subskrybuj ten kanał i mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Pokażę wam, że przygotowałam cały tutaj koszyczek pełen kosmetyków, no przyniosłam je z góry i powiem wam, że zacznę chyba od najważniejszej rzeczy, od podkładu. Ja korzystam z podkładu tak naprawdę bardzo często, moim ulubionym jest tutaj L'Oréal Paris True Match. Naprawdę bardzo dobrze mi się to sprawdza. Mój kolor to jest 3N i powiem wam prawdę, że próbowałam też w zimnym odcieniu, 2RC chyba, i mi się nie sprawdziło. Jednak ten neutralny dla mnie jest najlepszym, chociaż ja siebie uważam, że pasują mi najlepiej jednak zimne odcienie. No tutaj mi się sprawdza ten najbardziej, moja siostra chyba korzysta z 2N, więc troszkę jaśniejszy. Powiem wam, że moim sekretem co do tych podkładów to jest to, aby też kupować różne numerki. Ja mam też 2N, mam to 3N i 4N. I w zależności od pory roku, to sobie takie robię mieszanki tutaj na dłoni. Powiem wam, że teraz, no, korzystam z tego 3N, bo chcę mieć taki bardziej opalony, taki, wiecie, look, ale czasami może zimą to też fajnie byłoby dodać troszkę tego jaśniejszego 2N i sobie to wymieszać. A już jak jest lato, to ja bardzo często też dodaję tego 4N, no, jeśli oczywiście jestem po wakacjach, jestem opalona dobrze. I to, co mi naprawdę pomogło w aplikacji podkładu, to pokażę wam ten pędzel. Ja kupiłam go tym latem, jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ to, jak się nim aplikuje ten podkład i jaki jest efekt, to naprawdę zmienia wszystko. Ponieważ ja zwykle aplikuję ten podkład, no po prostu tak na palce sobie to kilka pompek, no jedną, zaczynam zawsze od jednej i tak sobie palcami to rozmasowuję. Miałam też gąbeczkę, też gąbką jest ok, ale to naprawdę zmienia wszystko. Już wam pokazuję ten pędzel, jest on od Guerlain, bardzo mi się on podoba, no taki chyba troszkę jest brudnawy, bo ja dzisiaj wykonywałam makijaż nim i jest on taki bardzo sztywny. Te włoski naprawdę są sztywne i to się tak wbija tak naprawdę ten puder nimi. I powiem wam, że ja no bardzo po prostu lubię to, bo filmuję, często nagrywam. Więc jeśli chcecie mieć bardziej profesjonalnie wyglądający makijaż, to po prostu zainwestujcie sobie w taki pędzelek. Też widziałam, że takie pędzelki są po prostu tańsze. W Hebe. Widziałam, nie wiem, czy to Hebe produkcja była, czy jakaś inna, ale naprawdę bardzo podobne mi się wydaje, że ten włosek też jest tak samo sztywny i myślę, że to jest dobra alternatywa. No ja po prostu tak sobie byłam na lotnisku, chyba kupiłam to na lotnisku, więc no ale jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ to, jak wygląda skóra, naprawdę jest inaczej. Jako że skoczyłam teraz do tematu pędzli, to chcę wam pokazać jeszcze moje dwa ulubione pędzle, z których zawsze korzystam codziennie, jak nakładam swój makijaż. Kupiłam je w Hebe i powiem wam, że cena jest dobra i też bardzo jakościowo one są dobre. Tutaj wam je pokażę, one są różne i zaraz też wam powiem, jaki jest numerek. Ten jest F10, a ten jest F4. I z tego właśnie pędzla korzystam, gdy po prostu sobie aplikuję, tutaj konturuję twarz tutaj takim bardziej bronzerem. Tutaj tak na podbródek i też u nasady właśnie tutaj włosów też tak sobie aplikuję to konturowanie. Między innymi, dziewczyny, ja mam osobne wideo, gdzie pokazuję dokładnie, jak ja się maluję, jak wykonuję swój makijaż, więc także możecie przejść i tam pooglądać już bardziej dokładnie. A tutaj właśnie ten drugi pędzelek, z którego korzystam, ten cieńszy F04, ja po prostu z niego właśnie nakładam róż tutaj. Ostatnio teraz zaczęłam nakładać róż, ponieważ mi się wydaje, że wtedy wyglądam tak, wiecie, bardziej zdrowa, bardziej rozjaśniona, bardziej wesoła też. I później tak go ściskam, no żeby tam 100 pędzelków nie mieć, no bo naprawdę tego się... No ja mam te inne pędzle, mi się te najbardziej podobają, ja nie chcę już tam zmieniać, to ja ten rozświetlacz też tym samym tutaj sobie biorę i aplikuję, a czasami też palcem dokładam. I powiem wam, że zawsze robię tak, że resztkę tego, co mi zostanie po tej mieszance różu i rozświetlacza, to jeszcze zawsze na oczy sobie taki zrobię, no taki cień, takie cienie lekkie. I jak mi się nie chce nakładać prawdziwych cieni, to też wygląda naprawdę fantastycznie. Więc te dwa pędzle naprawdę bardzo mi się podobają i są bardzo wygodne. Bardzo też wydajnie i tak dobrze po prostu ten produkt chwytają, że nie trzeba jego za dużo i dobrze się układa to na twarzy, naprawdę. Jeśli podoba ci się to wideo, to obowiązkowo postaw mi like, ponieważ pomoże mi to w rozwoju mego kanału. Dziękuję ci bardzo. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba i sprawdza, to jest korektor. Też on jest od L'Oréal Paris True Match, tyle że tutaj ja wziąłam inny właśnie odcień. Tutaj jest Rose Porcelain
I to jest 1-2 RC, czyli ten chłodny odcień, o którym wspominałam. Powiem Wam, że mi się sprawdza on bardziej, ponieważ ja miałam taki sam z tego N, z tej kolekcji N i jakoś nie za bardzo to ze sobą gra. A właśnie jak biorę ten, to pięknie to tak rozświetla mnie tutaj pod oczami i w tych miejscach, gdzie potrzebuję, tak, bo jakieś tam może mam krostki czy coś, to chcę to wszystko tak przykryć, więc no... Pięknie to się jakoś łączy właśnie z tym kolorem 3N mego podkładu, więc powiem Wam, że eksperymentujcie. Ja jak przyszłam do sklepu, po prostu pewnego dnia nie było tego 3N, a chciałam kupić nowy i postanowiłam wypróbować to i naprawdę jestem bardzo zadowolona. To już chyba jest mój trzeci korektor właśnie w tym odcieniu, który kupuję. Kolejny produkt, który naprawdę bardzo mi się sprawdza, to jest taka właśnie baza pod makijaż od NYX. Powiem Wam, że wtedy po prostu no, ten podkład jest mi łatwiej rozprowadzać po twarzy. Jest to o wiele bardziej przyjemne i mam takie wrażenie, że mam mniej wyprysków na twarzy, chociaż moja skóra naprawdę ma dużą skłonność do tego, ale naprawdę mi się ten produkt podoba i kupiłam go po raz ponowny teraz. To jest nowe opakowanie, już jedno wykorzystałam. Jeśli interesują Cię tematy elegancji, stylu i piękna, to zapraszam także zapisać się na moją listę rezerwową na kurs Garderoba z klasą, który ruszy już niedługo. Po tym kursie będziesz robiła zakupy z przyjemnością, samodzielnie, będziesz wiedziała, jakie kolory Ci pasują, jakie kroje wybierać, a zobaczysz, że niedługo koleżanki zaczną pytać Cię o rady stylistyczne. Dlatego nie zwlekaj, zapisz się już teraz i zostaniesz poinformowana, kiedy ruszy nabór na ten kurs. Dziękuję Ci bardzo. No i przejdźmy teraz do pudrów. Chcę tutaj pokazać Wam dwa swoje ulubione. Pierwsza z nich, to no właśnie z tego korzystam tak naprawdę na co dzień zawsze, jest, szczególnie gdy jestem w pośpiechu, to jest właśnie taka paletka od Tom Ford. Pokazywałam ją Wam może już wcześniej. Zobaczcie, bardzo jest taka wykorzystana i no bardzo mi się ona podoba, ponieważ są tutaj wszystkie kolory, których potrzebuję na co dzień. Jest tutaj ten bronzer, taki brązowy. Później tutaj korzystam na zmianę tak naprawdę. Jest to mój rozświetlacz ulubiony. Jest bardzo jasny, naprawdę gdy nagrywam wideo, gdy filmuję albo gdy wychodzę na wieczór na jakieś wyjście do restauracji, do baru. Naprawdę lubię to, bo daje piękne rozświetlenie twarzy. Wygląda fantastycznie, bardzo zdrowo, lśniąco, po prostu no, przyciąga dużo, dużo spojrzeń. No a z tego korzystam troszkę mniej, bo to jest bardziej taki ciepły odcień. Może nie idealnie mi pasujący, ale też korzystam z tego jako z rozświetlacza. I tak bardziej na co dzień, powiem Wam, żeby po prostu zużyć to, no bo tak zrozumiałam w jakimś momencie, że zużyję swój ulubiony tutaj ten odcień, a później będę musiała kupić całą paletkę, tak, a te dwa nie zużyłam w ogóle, więc próbuję jakoś tutaj to sobie załatwić. I pokażę Wam także inny rozświetlacz od Guerlain, który mi się też bardzo podoba. Naprawdę piękny to jest tutaj odcień, też bardzo błyszczy na twarzy, daje takiego rozświetlenia. To jest kolekcja Terracotta, Terracotta Luminizer. Powiem Wam, że jestem zadowolona bardzo z tego i mam także puder brązujący z tej kolekcji Terracotty 00, mój odcień, taki najjaśniejszy. Korzystam z niego czasami po prostu, aby no, dodać takiej lekkiej opalenizny, naprawdę bardzo delikatnej, takiego muśnięcia po prostu, albo czasami też, aby konturować twarz. Tutaj właśnie kości policzkowe jak najbardziej. A tak naprawdę, dziewczyny, jestem bardzo zainteresowana, z jakich kosmetyków korzystacie Wy, dlatego obowiązkowo napiszcie mi w komentarzach, jakie kosmetyki sprawdziły się Wam najbardziej. Może też czegoś spróbuję, może też inne panie skorzystają, naprawdę będzie to dla nas bardzo korzystna wymiana. I pokażę Wam tutaj także swoje cienie do oczu, z których korzystam też teraz najczęściej, no ponieważ jest zima i chcę właśnie takiego bardziej zimnego odcieniu. To są właśnie też cienie od Tom Ford. Powiem Wam, że no nie obowiązkowo mieć cienie od Tom Ford. Ja po prostu, no bo one są drogie, tak, kosztują swoje. Powiem Wam, że no ja bardzo chciałam po prostu wypróbować, jak to jest, czy to jest fajne, czy nie. Powiem Wam, że mi się bardzo podobają, ale myślę, że cienie do oczu no nie są tego tak bardzo warte. Jeśli myślicie o tym, w co zainwestować, czy właśnie w cienie do oczu, czy właśnie w taką paletkę, no to naprawdę powiem Wam, że ja bardzo lubię tą paletkę i uważam, że ona jest bazą i naprawdę Wam się sprawdzi o wiele lepiej, ponieważ cała Wasza skóra twarzy no, zyska na tym takim rozświetleniu, tak, takiej świeżości, zdrowiu, podczas gdy te oczy, no, to jakie cienie mamy na oczach, tak naprawdę nie ma aż takiego dużego wpływu na całość naszej twarzy. Powiem Wam prawdę, że ja z tej paletki czasami też korzystam jako z cieni do oczu i jak najbardziej można to robić. Dobra, tylko jeszcze może Wam tutaj pokażę, że ja najbardziej lubię chyba ten różowy właśnie mieszać z tym takim mniej ciemnym szarym, bo tutaj to jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany, taki ciemniejszy szary. I tutaj mam teraz ostatnio, tak polubiłam, że mieszam
ten jaśniejszy, taki prawie biały, z tym ciemnym, napigmentowanym czarnym. I mi się wydaje, że też jest bardzo pięknie. No bo tak naprawdę to pomyślałam, że też zaraz mi dwa się skończą, a te dwa pozostaną, więc postanowiłam tak odwrotnie z nich korzystać. Oczywiście też można korzystać tak na, w ogóle z całej tej paletki. Powiem Wam, że jak ja robiłam makijaż na wesele, to skorzystałam z każdego tego koloru. Taką bazę miałam z tego różowego zrobioną i tutaj dookoła oczu ten szary, jaśniejszy, a później też pod okiem, no nie pod okiem, tylko że troszkę tutaj nad eyelinerem, tak? Tak dookoła zrobiłam ten taki ciemniejszy, no a w kącikach oczu dałam ten jaśniejszy. Naprawdę to był fantastyczny wieczorowy makijaż, więc z tą paletką można robić różny makijaż, czy taki bardziej wieczorowy, czy po prostu taki dzienny. Na przykład do pracy mi się bardzo dobrze sprawdza ten różowy z jasnym szarym, albo ten biały z jasnym szarym, albo właśnie ten biały z ciemniejszym. Po prostu, no może nie korzystam z niego tak dużo, bo ten naprawdę jest mocno napigmentowany, czarny. No nie czarny, ale taki intensywny, szary, grafitowy nawet. Też to, co mi się podoba w tych cieniach, że nie są one matowe, bo powiem Wam prawdę, że ja nie lubię matowych cieni. Mi się wydaje, że wtedy to nie ma sensu po prostu, no bo cienie są po to, żeby błyszczeć i właśnie mi się to bardzo podoba. Chociaż oni też mają dużo innych paletek, gdzie te cienie no, są też matowe, albo jest taka mieszanka, że niektóre są matowe, niektóre błyszczące. Właśnie ja sobie bardzo cenię to, że tutaj wszystkie są błyszczące. I jako, że jesteśmy teraz przy makijażu oczu, to też pokażę Wam mój ulubiony eyeliner. Pokażę Wam tutaj też to, że jest kilka kolorów. No ja, z którego korzystam najczęściej, to jest taki Intense Black. I widzicie, jest starty, więc zaraz Wam powiem, jak on się nazywa. Perfect Slim. Ok, tutaj znalazłam. Perfect Slim by Eyeliner. Nie, by Superliner. No, jest to taki od L'Oréal Paris. Tak naprawdę oni mają kilka tych eyelinerów, ale ten, jak zobaczycie, taki czarny, on jest wodoodporny. Tylko teraz to tak naprawdę zauważyłam. No, powiem Wam, że zmywać go czasami jest ciężko, ale bardzo jestem z niego zadowolona. Naprawdę bardzo lekko jest zrobić cienką taką kreskę, taką jak mi się chce. Powiem Wam, że jak ja zaczynałam swoją przygodę z eyelinerem, to byłam w Douglasie i pani, taka specjalistka od Bobbi Brown, no zapewne bardzo chciała też sprzedać mi kosmetyki Bobbi Brown, powiedziała, że no najlepiej zacząć od tego, żeby w takiej, po prostu takim pojemniczku kupić ten tusz, sobie wziąć pędzelek i tak zaaplikować sobie. I ona nam to tak pokazała, ja chyba byłam wtedy z koleżanką i ona nam takie zrobiła piękne strzałki i ja powiedziałam jej, że ja nie wiem, jak ja to będę mogła sama zrobić. Ona mówi, nie, to trzeba trenować. Właśnie z tego pojemniczka to super będzie. No i ja kupiłam i przez długie lata myślałam, że to jest wygodnie, to jest okej. Okay. Też mi w pracy pytano, jak to ja tak robię te strzałki. Powiedziałam, że pędzelkiem to było wow, po prostu no nikt o tym nie słyszał, że tak się robi. Powiem Wam, że pewnego dnia postanowiłam, a może spróbuję z takim eyelinerem. I kupiłam i ja po prostu pomyślałam, ile lat ja się męczyłam. Męczyłam z tym pędzelkiem, to było po prostu 5 minut, a może nawet 7, tylko malowanie eyelinerem oczu. Ja teraz cały makijaż robię za 7, za 10 minut, w zależności od tego, jak bardzo jestem po prostu w pośpiechu. Z eyelinerem łącznie, dlatego powiem Wam, że naprawdę to była no, marnacja mojego czasu, a ponadto te strzałki no, nigdy nie wyglądały takie cienkie, jak ja mogę zrobić właśnie tym eyelinerem. Co mi się bardzo tutaj podoba, że są różne kolory. I tutaj jest taki szary i także brązowy. Dlatego jeśli nie chcecie bardzo jaskrawego właśnie tego eyelineru, może takiego bardziej na co dzień do pracy, to można jak najbardziej właśnie korzystać z tych kolorów. Ja też uwielbiam ten szary, no pięknie on współgra z kolorem moich oczu, a do brązowego to sięgam rzadziej, no ponieważ ta kolorystyka nie do końca mi odpowiada. Mam mało rzeczy w takim brązowym kolorze, może on też troszkę jest bardziej cieplym odcieniem, ale jednak jak mam coś delikatnie brązowego, jakieś może takie ochry kolory, to też właśnie sięgam do niego, a też na jesień. Powiem Wam prawdę, że jesienią pięknie to wygląda na oczach. Co tydzień rozsyłam swój newsletter, w którym dzielę się bardziej osobistymi rozważaniami, przeżyciami, a także wiedzą, którą zaczerpnęłam z różnych kursów albo ktoś coś ciekawego mi powiedział. Dzielę się tym wszystkim z Wami i jestem pewna, że będzie to także bardzo korzystne dla Ciebie. Dlatego już teraz zapraszam przyłączyć się do mojego newslettera, link znajdziesz w opisie tego wideo. I teraz pokażę Wam swoje dwie ulubione maskary. Ta, z której korzystam teraz, to jest ta od Chanel. Powiem Wam, że dostałam ją w prezencie od koleżanki i ona jest numerek 10, Le Volume de Chanel, tak się nazywa ta maskara. Mi się ona bardzo podoba, ponieważ dobrze wydłuża. Też ona nie jest waterproof, więc łatwiej ją można zmyć. I ta szczoteczka jest naprawdę bardzo wygodna. Jak ją zobaczyłam, pomyślałam, że będzie mi niewygodnie z niej korzystać, ale naprawdę jestem z niej zadowolona i po prostu można bardzo blisko no, początku rzęs zacząć, żeby po prostu zrobić je dłuższe i też bardziej gęste. Więc mi się ona bardzo podoba, ta maskara. Teraz kupiłam sobie nawet jeszcze jedną taką, bo mi się już szybko kończy. I ta maskara, z której korzystałam poprzednio, po prostu mam tutaj opakowanie, to Wam pokażę,
To jest od Armani i to jest Eyes to Kill 1 w czarnym kolorze po prostu. Powiem Wam, że tutaj troszkę jest ta szczoteczka lekko inna. Mi się wydaje, że taka bardziej przyjazna, bardziej taka klasyczna i naprawdę wydłuża fantastycznie. Bardzo mi się podobała ta maskara, no ale jakoś teraz właśnie przeszłam na tą Chanel po prostu tak niespodziewanie, ale myślę, że może jeszcze do tego wrócę, do tego Armani, no bo bardzo mi się właśnie ona podoba. Powiem Wam prawdę, że ja próbowałam też przejść na tańsze maskary. Chciałam właśnie przejść na L'Oreal, kupiłam sobie i byłam niezadowolona, bardzo nawet niezadowolona. Nie mogę nawet z niej korzystać, ponieważ ma ona bardzo intensywny zapach. No piękny jest ten zapach, taki delikatny, jakiś przypomina no kwiaty bzu może nawet. Tyle, że dla mnie to jest zbyt intensywny. Ja też nie lubię bardzo intensywnych zapachów. I powiem Wam, że no nie wydłuża i nie robi takiej objętości jak właśnie te dwie maskary. Więc ja do maskary właśnie wróciłam droższych. Chociaż ja chciałam przejść na takie bardziej budżetowe kosmetyki. I chcę teraz przejść do mojej ulubionej części tego wideo i ostatniej części. To są moje szminki i jeden błyszczyk. Powiem Wam, że ja mam kolekcję naprawdę bardzo wielu szminek. Też kilka mam błyszczków, ale te są moimi ulubieńcami. Naprawdę to jest lista top, top, top. I to, co ja mam teraz u siebie na ustach i bardzo często nagrywam wideo właśnie z tą szminką, to jest Tom Ford Indian Rose. Powiem Wam, że te szminki kosztują drogo, ja wiem, ale one są warte wszystkich tych pieniędzy, naprawdę. To, jak one pięknie właśnie zmieniają się i dopasowują się do tego, co mamy założone tutaj, jaką bluzkę, czy to golf, ten kolor, ja nie wiem, jak oni robią właśnie ten kolor, że ten pigment, no tak właśnie on się dostosowuje. Gdy ja nagrywałam wideo w takim bardziej różowym sweterku, no to ona była bardziej różowa. Podczas gdy teraz jest bardziej chłodna, pięknie się dostosowuje. To jest moja druga już szminka Indian Rose i myślę, że to jest mój ulubiony w ogóle odcień, ponieważ bardzo dobrze wygląda na co dzień. Naprawdę nie jest on taki ani zbyt mocny, ani zbyt słaby. Czymś takim jest bardzo pośrednim i bardzo zbliżonym do koloru mych ust. Kolejny kolor to Casablanca. No, od tego koloru tak naprawdę zaczęłam swoją przygodę ze szminkami Tom Ford. To jest moja pierwsza szminka. No już jak widzicie, się szybko kończy. I ona jest w takim bardziej już intensywnym kolorze. Taka ona jest bardziej śliwkowa i idealnie nadaje się na wieczór. Ja kiedyś właśnie z tej szminki przez cały czas korzystałam też na co dzień, ale teraz, jaką mam tą drugą do porównania, to z tej lubię właśnie korzystać, gdy idę do restauracji, wieczorem gdzieś, gdy po prostu no, chcę, żeby te usta były bardziej intensywne, też bardziej podkreślone. I mój ulubiony błyszczek, kupiłam go bardzo spontanicznie na lotnisku i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że właśnie go schwyciłam. On jest w takim nudowym kolorze, naprawdę bardzo delikatny, pięknie błyszczy i ma bardzo przyjemny właśnie no, dotyk. Taki aplikator, już Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Tyle, że gdy go aplikuję, to lubię także korzystać z kredki do ust. Pokażę Wam swoją ulubioną kredkę. Często ją też pokazywałam wcześniej, to jest od NYX, więc też jest bardzo budżetowa. Nude Beige. Tylko, że nie mogę teraz znaleźć tego koloru więcej. Jakoś nigdzie nie widzę. Nie na Zalando, nie w Hebe, nie mogę tego znaleźć, więc jeśli ktoś między innymi znajdzie ten kolor i gdzieś, Nude Beige, to dajcie mi znać obowiązkowo w komentarzu, gdzie to można kupić, bo ja jakoś ostatnio nie mogę znaleźć, a mi się już kończy. Ja mam tylko dwie i zobaczcie, już jest taka cała, no, stemperowałam ją bardzo już. Korzystam często. Dlatego zawsze aplikuję tę kredkę do ust razem z tym błyszczykiem. Naprawdę pięknie to wygląda. Podkreślone są te usta, takie nawilżone. I naprawdę przyjemne jest uczucie na ustach. Szczególnie po tym już jak ten błyszczyk zejdzie. Bo bardzo często się usta te kleją i jest tak nieprzyjemnie. Ja bardzo tego nie lubię, ale właśnie z tym jest ok. Jest bardzo fajnie. Dzisiaj między innymi tą kredkę do ust też mam na sobie. Ja mam w połączeniu z Indian Rose. Dlatego może ona też jest taka bardziej intensywna. Bo jednak ten odcień jest taki... Taki brązowy, taki cappuccino, naprawdę dość mocny. Czasami też łączę swoją szminkę z troszkę jaśniejszą tą kredką i wtedy też ta nasza szminka zmienia troszkę odcień. Pięknie ewoluuje na ustach i ten odcień dopasowuje się właśnie no, do nas, do naszego wyglądu, do naszego też ubrania jak najlepiej. Dlatego dziewczyny zapraszam do eksperymentowania. Mam nadzieję, że dużo tutaj było inspiracji dla Was. Naprawdę czekam na Wasze najlepsze kosmetyki. Piszcie mi, jestem bardzo zainteresowana. Wiecie, ja tak lubię kosmetyki. Ja chyba... Powiem Wam, że chyba musiałabym zacząć kanał o kosmetykach i może więcej o tym mówić, bo ja po prostu szaleję zawsze w tym Douglas, jak przyjdę, chociaż czasami te panie są naprawdę bardzo niemiłe, a szczególnie bardzo często no, nie mówią prawdę, źle też doradzają, więc trzeba się znać, za czym się przychodzi i być takim, wiecie, zorientowanym na cel i wiedzieć już tak
zawczasu, no ponieważ one bardzo często zaczynają proponować jakieś inne produkty, które myślę, że po prostu im jakiś dodatkowy bonus od tego jest. Ja tak też tak miałam, powiem Wam prawdę, byłam bardzo niezadowolona, ponieważ przyszłam do Douglasu i pytałam o szampon do włosów. Ja bym chciała takie coś, żeby i dla loków, i dobrze odżywił, no bo moje włosy wyglądały jakoś tak, nie bardzo były lśniące. Więc postanowiłam coś takiego zrobić. I tylko jeden był szampon, który był najlepszy. To był taki, który kosztował chyba 300 czy 400 zł. Podczas gdy ta reszta, co stała też na półce, które ja pytałam, że nie, jednak dla mnie to jest za drogi szampon. Ja nie wierzę, że efekt osiągnięty z tego szamponu będzie tak dobry, że po prostu będzie wart swojej ceny. I czy możemy poszukać właśnie inne szampony, no troszkę tańsze, których też efekt będzie zbliżony? No nie, żaden inny szampon nie był tak dobry i żadnego efektu już od nich nie było. Tylko od tamtego. No bo to było mi bardzo dziwne i ja kilka razy nawet powiedziałam, w końcu ja powiedziałam, że dziękuję, nie potrzebuję Waszej ekspertyzy, ja sama sobie wybiorę. Ja sobie przejrzałam wszystkie te szampony i wybrałam jakiś i sobie poszłam. I naprawdę, no nie lubię, tak się czuję. Powiem Wam, że to jest takie, aura się czuje po prostu, gdy życie oklamują, masz takie uczucie nieprzyjemne. Więc nie wiem, może Wam też takie się zdarzały. Powiem Wam, że ja tu mam dużo przygód z Douglasem. Mogę po prostu cały odcinek chyba zrobić i opowiedzieć Wam, ile przygód ja miałam w Douglasie. Teraz te panie traktują mnie naprawdę bardzo dobrze, mile, uprzejmie, ale powiem Wam, że gdy ja byłam studentką i gdy wyglądałam na studentkę i gdy wyglądałam, że nic nie kupię, a po prostu zaglądam, bo no bardzo mi się podobają kosmetyki, no po prostu fantastycznie. Ja kiedyś uwielbiałam Dior, jakie kolory. Tak wiecie, po prostu mi się podobało to podziwiać, te opakowanie. Też ja dotychczas bardzo lubię to, jaka estetyka jest w tych właśnie opakowaniach, tej kolorystyce. Więc ja po prostu lubiłam to podziwiać, no sobie wypróbować. No to te panie były naprawdę mało mile. Więc no dużo, dużo takich historii. Nie wiem, czy Wam się też coś takiego zdarzało. No powiem Wam tak naprawdę, dziewczyny, dbajcie o siebie. Nie dajcie się zwodzić na manowce. Wiedzcie, czego chcecie. Dlatego właśnie oglądajcie moje wideo. Czytajcie komentarze innych pań, jakie kosmetyki im się sprawdziły. I po prostu w ten sposób no, możemy rozprzestrzeniać tę wiedzę. No zamiast tego, żeby zawsze no, wierzyć doradcom. Chociaż ja czasami też miałam bardzo fajną panię. Ona mi doradziła ze szminką czerwoną. Między innymi, dziewczyny, osobne zrobię wideo, gdzie pokazuję najlepsze szminki i też będą czerwone. Wtedy ona naprawdę była ekspertką, ja uważam, ponieważ ona jako pierwsza zwróciła uwagę dla mnie na to, jaki kolor, odcień, właśnie czy zimny, czy ciepły, tej czerwonej szminki ja muszę wybrać. Nigdy nie słyszałam, żeby te panie mówiły właśnie w takiej terminologii. Więc powiem Wam, że no czasami się zdarza. Ja wtedy byłam bardzo zadowolona. Ta pani też miała naprawdę dobre poczucie estetyki, takiego piękna, więc udało mi się wtedy kupić naprawdę bardzo dobrą szminkę. No tak naprawdę rzadko teraz z niej korzystam, no ale zrobię wideo i pokażę Wam, jak ona wygląda i może też znowu się do niej no, namyślę i będę ją wykorzystywała częściej. Może gdzieś pójdę w restauracji. Coś trzeba zaplanować, dziewczyny, takiego na wyjście, żeby siebie pocieszyć, sprawić sobie przyjemność i po prostu pięknie spędzić wieczór, dzień, no żeby każdy dzień był piękny i po prostu wtedy będziemy mieć w rezultacie piękne nasze kobiece życie. Dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byłyście razem ze mną. Także oglądajcie inne wideo, które pomogą Wam stać się bardziej kobiecą, bardziej elegancką, lepszą wersją siebie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w tych kolejnych wideo. Pa, 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 pa.